Witam Was na spacerze z cyklu Gdańskie Miniatury. Gdańskie Miniatury to projekt organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej. W tym roku dofinansowuje ten projekt Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w spacerach może wziąć większa ilość osób i to nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, dlatego że w soboty są spacery otwarte, na których przychodzą wszyscy ci, którzy po prostu chcą, całe rodziny. W tym roku mówimy sobie o gdańskich uliczkach. I dzisiaj będziemy mówili o uliczkach zawodowców, czyli o nazwach ulic, które pochodzą od konkretnych zawodów, ale nie tylko o tym będziemy mówili, tylko o wszystkim, co będziemy widzieli po drodze. W tej chwili stoimy na końcówce długiego targu i uliczka, która biegnie w lewą stronę, nosi nazwę Pończoszników. No od czego nazwa Pończoszników, no to pewnie nie muszę Wam opowiadać. Natomiast ta uliczka na przestrzeni wieków nosiła już różne nazwy, bo była i uliczką przy Motławie, i przy uliczką przy Chlebnickiej, bo za chwilę dojdziemy do ulicy Chlebnickiej, ale nosiła również nazwę Wielkiej Spodniarskiej. Skoro była Wielka Spodniarska, to musiała być też gdzieś i Mała Spodniarska. Mała Spodniarska również istniała. To jest uliczka, która jest przedłużeniem tej uliczki, ale dochodzi od Chlebnickiej do Mariackiej i dzisiaj nosi nazwę uliczki Dzianej. Armia Radziecka, kiedy wmaszerowała tutaj w marcu 1945 roku, potraktowała to miasto jako miasto niemieckie, które należało palić, niszczyć, rabować. No i niestety Gdańsk był całkowitą ruiną. Kiedy przystąpiono do jego odbudowy, brały w niej udział przeróżne osoby, ludzie różnych zawodów, a więc architekci, a więc malarze, a więc rzeźbiarze, a więc konserwatorzy sztuki. No i żeby uwiecznić te osoby, wykonano ich podobizny. Jak dobrze się przyjrzycie temu budynkowi, to na zwornikach tych łyków znajdują się takie portrety. Są to właśnie osoby, które brały udział w odbudowie głównego miasta Gdańska. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Chlebnickiej przed II wojną światową. Do II wojny światowej nosiła ona nazwę Brotbankengasse, czyli ulica ław chlebowych, czyli po prostu handlowano tutaj pieczywem. Natomiast o ulicy Chlebnickiej można by bardzo długo opowiadać, bo tu w zasadzie w każdej kamienicy działo się coś ciekawego. Przy ulicy Chlebnickiej urodził się Filip Clivier. Był to geograf, który jako pierwszy ustanowił granice Europy na Uralu. Ciekawe są również historie tych kamienic, które tutaj stoją. Spójrzcie na przykład na tą kamienicę za moimi plecami. Jest to kamienica w takim stylu, gotyku płonącego, czyli już ten ostatni etap gotyku, gdzie wszystko dążyło do tych linii wertykalnych już w sposób maksymalny. W wieku XIX ona była bardzo zniszczona. Była w takim stanie, że jej właściciel, handlarz nieruchomościami chciał ją rozebrać, rozwalić, w tym miejscu wybudować coś innego. Zawiązał się Komitet Obrony tej kamienicy wśród gdańszczan, bo byli bardzo do niej emocjonalnie przywiązani. No i w końcu zainteresowano tą kamienicą cesarza niemieckiego, który tą kamienicę od właściciela odkupił. Kamienicę rozebrano, wszystkie elementy zapakowano w paczki, paczki załadowano na barki, po czym Wisłą, Brdą, Wartą dowieziono aż do Berlina. I tam w pobliżu Berlina, w Poczdamie na Wyspie Pawiej, ta kamienica została odbudowana, weszła w skład tak zwanego domu kawalerskiego, który budował dla cesarza Karl Schinkel. A Karl Schinkel to znakomity architekt niemiecki, między innymi w Polsce budował Kurnik pod Poznaniem, ten znakomity zamek, a w Gdańsku jego dzieło możemy zobaczyć na Placu Obrońców Poczty Polskiej, to jest budynek Poczty Polskiej, albo kościół na Oruni, ten przy pętli 210. Natomiast właśnie on odbudował ten dom tam w Poczdamie na Wyspie Pawiej. Po II wojnie światowej architekci gdańscy, kiedy odbudowywali Gdańsk, pojechali do tego Poczdamu, zrobili rysunki, zrobili dokładne pomiary, zdjęcia i na tej podstawie kamienica została odbudowana, odbudowano tutaj jej kopię. Stoimy, moi drodzy, na targu Wołchanym. Jak myślicie, od czego ta nazwa? Jakie? Wołchany. Od Wołchania. Od Wołchania. A co trzeba było wąchać?
Zapachy. Otóż są dwie wersje pochodzenia tej nazwy. Jedna mówi, że sprzedawano tutaj towary świeże, które świeżość poznawane po zapachu. Słucham. Na tym targu się sprzedawano perfumy i różne kosmetyki. Nie, raczej nie. Takiej wersji nie słyszałam. Druga wersja, którą słyszałam, była taka, że można było tutaj wywęszyć okazję. I stąd targ wąchany. Znajdujemy się, moi drodzy, na ulicy Piwnej. Do końca II wojny światowej nosiła ona nazwę Jopengasse na cześć najsłynniejszego piwa gdańskiego, piwa jopejskiego. W Gdańsku była kiedyś cała masa browarów. Piwo, jakie produkowano, było różnego gatunku, różnej jakości, o różnej zawartości alkoholu. Takie najbardziej procentowe i o najwyższej jakości to było właśnie piwo jopejskie. Drugim co do wartości piwem było piwo Danziger Bier, następnie Tafel Bier, czyli piwo stołowe, no i jako ostatnie piwo Krolling, które właściwie produkowano z popłuczyn, czyli jak już wyprodukowano te piwa lepsze gatunkowo, to dopiero z tych popłuczyn produkowano te najbardziej pośrednie piwa do takiego użytku dla biedoty miejskiej. Przeszliśmy ulicą Kaletniczą, oczywiście nazwa od kaletników. Czym zajmuje się kaletnik, wiedzą czy nie wiedzą? Od skóry, torebki, portfele, takie rzeczy, tak? Tym zajmuje się kaletnik. Ulica Kaletnicza jest dosyć unikalna, dlatego że spójrzcie, widok tutaj jest jednym z piękniejszych w Gdańsku. Ta perspektywa ulicy Kaletniczej i znosząca się nad nią wieża Kościoła Mariackiego rzeczywiście może zachwycać. No i ulicę Kaletniczą postanowiono odbudować po wojnie w takiej formie, jak ona wyglądała przed wojną. Numeracja zaczyna się zawsze na tych ulicach przebiegających w kierunku wschód-zachód od strony południowo-zachodniej i jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, po czym kończy się po tej stronie, w tym przypadku na PTT-ku numer 45, po czym przechodzi na drugą stronę i jest kontynuowana w tą. I tutaj na przykład numer 85, czyli ostatnia kamienica, leży dokładnie naprzeciwko kamienicy numer 1. Na innych ulicach, gdzieś na przykład na Morenie, naprzeciwko numeru 1 leżałby numer 2, prawda? Bo 1, 3, 5, a tu by było 2, 4, 6. A tu jest inaczej. Znajdujemy się teraz na targu węglowym. Targ węglowy, dalej mamy targ drzewny, tam mamy sienny, rakowy. Targ węglowy, ponieważ handlowano tutaj kiedyś węglem, oczywiście nie węglem kamiennym, tylko węglem drzewnym. Natomiast nosił on również nazwę Targu Dominikańskiego, bo tutaj odbywały się również jarmarki dominikańskie. Targ węglowy przed wojną wyglądał zdecydowanie inaczej niż teraz. Była tu cała masa kamienic. Tutaj stał piękny dom handlowy. Niestety z tego niewiele zostało. Natomiast spójrzcie na zdjęciu, jak to wyglądało. Teatr został wzniesiony z fundacji Jakoba Kabruna. W 1809 roku rozebrano teatr znajdujący się w dawnej szkole fechtunku, ale my tam jeszcze dzisiaj dojdziemy, tam gdzie dzisiaj stoi Teatr Szekspirowski. Natomiast wtedy właśnie powstał ten teatr Wybrzeże, nazywany Młynkiem do Kawy, bo takim kształtem przypominał właśnie to urządzenie do mielenia kawy. Natomiast po II wojnie światowej wprawdzie fasada ocalała i można było ją odbudować, no ale zdecydowano, że będzie odbudowane w nowej formie i z projektu pana Lecha Kadłubowskiego, tego samego, który zaprojektował piękny budynek lotu, powstał właśnie nowy budynek Teatru Wybrzeże, nazywany przez niektórych akwarium. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, tak? Tam na samej górze, zobaczcie, jest taka postać bez głowy. Widzicie, tam jest taka jedna stojąca wysoko i poniżej ze ściany wychyla się taka postać bez głowy. Z tą postacią jest, trzyma w ręku klucze. Z tą postacią jest związana taka opowieść. Otóż mieszkała tutaj córka kata o wdzięcznym imieniu Sydonia. Zakochała się w jednym ze strażników. Niestety on nie chciał odwdzięczyć jej amorów.
No i ona postanowiła się na nim zemścić. Nocą zakradła się, wykradła klucze, wypuściła co groźniejszych zbirów. Oni nieźle narozrabiali w mieście. No i winą za to oskarżono oczywiście tego strażnika. Postanowiono go ściąć, ale ojciec Sydonii, Kat, przejrzał jej pomysły, no i chciał ją od tego odwieść i uratować tego strażnika. Ona była na tyle wredna i zdeterminowana, że otruła ojca, przebrała się w jego ubranie i udając swojego ojca, ścięła tego strażnika. Oczywiście cała sprawa wyszła na jaw, ją spalono na stosie, natomiast aby uwiecznić tego strażnika niewinnie ściętego, umieszczono tutaj jego postać trzymającą klucze. Po II wojnie światowej, kiedy prowadzono rekonstrukcję tego budynku, temu strażnikowi dorobiono głowę, ale głowa po pewnym czasie spadła. Być może źle ją przymocowano, a być może sam strażnik się zbuntował. Skoro go pozbawiono tej głowy, to po co mu potem przyprawiali, tak? Także taka dosyć upiorna historia w tym miejscu. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale stoimy w tej chwili w centralnym punkcie dawnej synagogi, czyli świątyni żydowskiej. Dokładnie w tym miejscu była gdańska synagoga, co możecie zobaczyć zaznaczone pod odmiennym kolorem kafelek na ulicy w Poprzek, ale również tutaj tą kostką. To dokładnie była synagoga, jedna z większych budowli w Gdańsku i my stoimy w samym centralnym punkcie, kiedyś nad nami wznosiłaby się olbrzymia kopuła. Był to bardzo wysoki budynek o wysokości 60 metrów, także wyższy od niego były tylko wieża kościoła mariackiego, wieża ratusza głównego miasta i wieża kościoła świętej Katarzyny. Natomiast w tym miejscu jeszcze wcześniej, zanim powstała synagoga, znajdował się taki budynek, szkoła fechtunku. Tutaj ćwiczono się w sztuce walki bronią białą, ale w tym budynku występy również miały teatry, głównie teatry szekspirowskie, czyli elżbietańskie. Teatr funkcjonował tutaj do roku 1809, kiedy go rozebrano i wybudowano wtedy teatr tam na Targu Węglowym. Natomiast na początku wieku XXI wrócono do pomysłu reaktywowania teatru szekspirowskiego, głównie z inicjatywy profesora Limona i w latach 2011-2014 z 800 tysięcy cegieł wybudowano dzisiejszy teatr szekspirowski o kolorze antracytowym, bo nie jest to czarny, tylko antracytowy. W środku znajduje się drewniana część, scena, ten teatr elżbietański szekspirowski. Można go również, przestawiając scenę i widownię, przerobić na teatr włoski. Czym się różnią? Teatr elżbietański, występ na środku, publiczność stoi dookoła. W teatrze włoskim występ na scenie, publiczność siedzi przed sceną. W zależności od tego, jaka jest wersja, mieści się tutaj do około 600 widzów. Co ciekawe, ten teatr ma otwierany dach, także jak dach zostanie otwarty i mamy teatr elżbietański, to możemy się czuć jak w dawnym teatrze elżbietańskim. Dzisiaj jest rocznica pewnego ważnego wydarzenia. Otóż 23 marca 1343 roku, dokładnie tutaj w tym miejscu, wmurowano kamień węgielny pod budowę murów obronnych średniowiecznego Gdańska, bowiem budowę tych murów rozpoczęto od tej baszty, baszty narożnej. Dopiero potem budowano mury w stronę wschodnią, w stronę północną i później tam po zakręcie za głównym miastem w stronę znowu wschodnią i z tamtej strony zamyka to Motława. W takim kwadracie znajdowało się kiedyś główne miasto Gdańsk, a budowę tych murów rozpoczęto właśnie tu od Baszty Narożnej. Będąc gdańszczaninem, nie chodzę na wycieczki oprowadzające po Gdańsku. Nie mam okazji poznać tak naprawdę tego wszystkiego, co mogę zobaczyć dzięki temu projektowi i dzięki tym wycieczkom. Dzięki temu mogę tak naprawdę spojrzeć innym okiem na Gdańsk, poznać ludzi, którzy ten Gdańsk odbudowywali, zabytki, kamienice i historię budynków.
Dominik Szkopiak, 6 Liceum Ogólnokształcące. Dzień dobry. Będąc gdańszczanką, nigdy nie zgłębiałam mojego miasta, aczkolwiek właśnie takie spacery mają na celu edukację i przez to właśnie dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o zabytkach, historii miasta i różnych ciekawych osobach, które właśnie mieszkały, ufundowały niektóre budynki. Takie spacery są bardzo edukacyjne i myślę, że potrzebne uczniom. Michalina Skórka z 6 Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę, że jestem mieszkanką Gdańska i nigdy nie wybrałabym innego miasta na to, żeby tutaj żyć, mieszkać, ponieważ jest to tak piękne miasto i tyle ciekawej historii tutaj się działo, że warto, warto naprawdę. I cieszę się, że mogłam uczestniczyć jako nauczyciel w tym projekcie Gdańskie Miniatury, ponieważ jeszcze więcej szczegółów się dowiedziałam o tym Gdańsku i zainspirowało mnie to do sięgnięcia po historię, jeszcze w głąb historii, bo zawsze lubię, jak oprowadzam swoich gości, którzy przyjeżdżają do Gdańska z różnych stron, opowiedzieć im jakąś ciekawostkę. I tutaj dowiedziałam się wielu ciekawostek, bardzo się z tego cieszę. No były to fajne, inspirujące spacery. Jolanta Mroczkowska, nauczyciel 6 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Dziękuję.